Tego miejsca jeszcze Wam nie pokazywałam. To jest malutki ogródek, który mamy przy domu mojej babci w mieście. I tutaj on był po prostu, że tak powiem, praktycznie porzucony sam sobie w zeszłym roku. Troszkę tutaj rzeczy rosło oczywiście, ale nie miałam za bardzo czasu, żeby się nimi zajmować. Na zimę po prostu zostało wszystko tak, jak było. Jak widzicie, tutaj w narożniku zaczęłam troszeczkę sprzątać, ale nawet paliki i suche łodygi pomidorów zostały po zeszłym roku. Tutaj właśnie pomidory były. Więc czeka mnie trochę sprzątania. To, za co już się zebrałam w tym roku, to trochę posprzątałam, jeżeli chodzi o krzewy owocowe. Tu mamy trochę malin. To są stare maliny jeszcze, które zostały po moim dziadku i wybijają sobie tutaj. Rośnie kilka krzewów borówki. One są takie słabiutkie. Tutaj jak myślę, że chyba przesunę trochę ten chodnik, wypadałoby je może odsunąć od płotu. Nie wiem, czy mi na to woli i ochoty wystarczy, że tak powiem, żeby podziałać. Na razie przycięłam tutaj trochę te krzewy, to co gdzieś tam przymarzło. Pączków już jest naprawdę sporo. I z nimi nigdy nie było problemu, z tymi borówkami. Tutaj każda odmiana jest inna. One są posadzone tutaj. Tu są raz, dwa, trzy sztuki i dalej są też jeszcze trzy sztuki. I one zawsze tak owocowało, że my po prostu całe miski tutaj z dziećmi zbieraliśmy. W tym miejscu były truskawki, jeszcze w wiadrze woda z jakimiś resztkami roślinnymi, więc się na pewno przegniło i przekompostowało. Z truskawek zostały tylko resztki. To już są stare truskawki i te młodziutkie właśnie sadzonki, które się tu ukorzeniły, to pewnie zostawię i rozsadzę. Były fajne, duże owoce. Już gdzieś dostałam od kogoś, powiem szczerze, że nawet nie wiem dokładnie, co to były za odmiany. Tutaj w narożniku rosło sobie lubczyk i on sobie tutaj już wybija. Oczywiście trzeba trawę powyrywać. O, ale tu będzie sobie jeszcze stary pęd, jest suchy do wyrwania. Tutaj będzie sobie ten lubczyk jeszcze rósł. To jest fajne. Duży krzew. On mniej więcej miał wysokość około metra. I regularnie sobie mogłam tutaj zbierać na rosół do obiadu trochę gałązek do dodania. Tu mam trochę karp kan, które leżały w domku przez zimę. Część gdzieś przesunęła się do ścianki takiej drewnianej skrzyneczki i przypleśniała. Zwróciłam je tutaj, żeby troszkę obeschły. I zobaczymy, które z nich będą się nadawały. Myślę, że zabiorę trochę na działkę i wsadzę gdzieś tam u nas. Tutaj była mięta, stara mięta, która już miała takie brzydkie łodygi. Ja ją wycięłam praktycznie do zera i tu już widać, jak maleńkie mięty się przebijają i wychodzą. Oczywiście trzeba to wszystko wypielić. Ale przetrwała mięta, to jest twarda zawodniczka. Tu jest mój liść laurowy. Ten liść laurowy jest już chyba piąty albo czwarty rok tutaj. On w zimę niby przemarza. Ja później obcinam wszystkie suche, całkowicie martwe części pędów, obrywam liście i on odbija, rośnie tutaj i radzi sobie świetnie, bez żadnej osłony na zimę. Na jesieni wycinałam malwy, one już sobie tutaj podbijały po dwóch brzegach i pod koniec lata wsiewałam właśnie tutaj szczaw. Mam też takie dwie odmiany pietruszki, muszę też ją tutaj oczyścić, przepielić. Zostaje mi jeden środkowy rządek, myślę, że jeszcze po prostu dosieję pietruszkę albo wysieję koperek.
Tu są dwa bardzo stare krzaki porzeczki, które 2 lata temu siałam bardzo, bardzo nisko. I one teraz powolutku sobie odbijają, zagęszczają się. Już w zeszłym roku miały też sporo owoców. I tutaj są kolejne borówki. Jak widać, one mają bardzo stare pędy. Przy końcówkach tylko zawiązane owoce. I ja je w tym roku bardzo przycięłam. Na tej po prawej stronie zostawiłam już tylko 2 pędy, żeby po prostu pobudzić je, żeby wypuściły jakieś nowe przyrosty z samej ziemi. Obok mam jeszcze jeżynę bezkolcową, która sobie tutaj świetnie radzi. Tylko z jeżyny ona teraz wygląda tak może niepozornie, jej jest bardzo mało, a tak na dobrą sprawę to tu jest po prostu burz, który zasłania nam trochę to bałagan, który jest u sąsiada. No z tym akurat nie przewalczymy. To ja sobie w tym roku stwierdziłam, że spróbuję puścić go tak po płocie. O, przeskoczyłam na drugą stronę grządki. I takimi trucikami ogrodniczymi poprowadziłam go tak wzdłuż ogrodzenia po jednej i po drugiej stronie, tutaj aż z zakrętem przez narożnik. Myślę, że będzie trochę łatwiejszy dostęp do owoców. Widać, że pączków też już jest bardzo dużo. Zaraz będą się pojawiały i liście, i owoce. I mam jeszcze na końcu jedną borówkę. Tu wsadzałam małe odnóżki truskawek, które nam się na działce ukorzeniały. Zresztą one się całkiem fajnie przyjęły. Troszkę je porozsadzam, może po prostu zrobię sobie tutaj z nich nawet z 2 poletka. Tutaj nie było nic. Zostały właśnie jakieś pozrywane przeze mnie wieloletnie chwasty, jakieś bluszcze zarastające tutaj płot i przechodzące na wszystkie inne rośliny. A tutaj dostałam w zeszłym roku od sąsiadów z ich sadzonek piwonie. No i powiem szczerze, że nie zaglądałam tu, ale jak się przyjrzymy, to już widać, ile pięknych przyrostów jest. I zobaczymy, myślę, że ją na razie tutaj zostawię. Może w ogóle w tym miejscu zrobię jakąś taką rabatkę sobie kwiatową przy domu, żeby mieć do ścięcia jakieś kwiaty, ale tak jak widać, tutaj naprawdę jest w tej chwili jeszcze sporo pracy do zrobienia, żeby to odchwaścić, oczyścić i przygotować na sezon. Myślę, że już teraz jak pochorowaliśmy, ale już wszyscy jesteśmy zdrowi, to wrócimy tutaj troszkę do działania. Ja tutaj likwidowałam szczypiorek, taki wieloletni. Jak widać, jeszcze gdzieś pojedyncze zostały kłącza w ziemi. On się tutaj przebija. Na pewno się u mnie syn ucieszy, bo uwielbia do jajecznicy, do kanapek szczypiorek. Także muszę powiedzieć, że może przyjść sobie i ścinać. Tutaj widzicie po przecinaniu borówek wszystko po prostu leży. Trzeba zebrać na taczkę, wywieźć. Zastanawiałam się właśnie, czy tam może w narożniku nie założyć jakiegoś kompostownika i muszę porozmawiać z Damianem, czy by mi był w stanie tam coś przygotować. No bo w zimę nie zawsze mamy i czas, i ochotę jechać na działkę tylko po to, żeby zawieźć po prostu worek z bio. W sezonie i teraz, jak już jeździmy częściej, to regularnie, tak? Wywozimy wszystko, co możliwe. Tam mamy te kilka kompostowników do zapełniania, więc można sobie podziałać. No a tutaj tego kompostownika brakuje. Także plan na najbliższy czas to podziałać tutaj z tym przydomowym ogródkiem. No już był taki pomysł, że może po prostu obsiać trawą i z niego zrezygnować, ale może jeszcze nie w tym sezonie. Jeszcze na razie tutaj uprzątnę, ogarnę troszkę. Będę musiała chyba dosypać ziemi albo kompostu. No i zobaczymy, jak nam tutaj jeszcze coś troszkę w tym sezonie urośnie. Także trzymajcie kciuki, żeby zapału i ochoty wystarczyło.
i chciałabym, żeby tak już do połowy miesiąca tutaj zrobić porządek, może już coś posiać, może coś wsadzić z rozsad częściowo, które mam przygotowane. Niekoniecznie może pomidory, myślę, że pomidory już będziemy mieli na działce, ale właśnie truskawki, troszkę czegoś tam zielonego pod ręką, żeby mieć może właśnie tam jedną, tą ostatnią rabatkę kwiatową. No te piwonie tam pięknie rosną i może na razie jeszcze nie będę ich teraz ruszać, tylko później na jesień przesadzę ewentualnie do nas na działkę. Także żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo, jeżeli dotrwaliście do końca i obejrzeliście do końca ten film. Przybywa Was tutaj coraz więcej. Ostatnio już wybiło 200 subskrypcji kanału, także jestem w lekkim szoku, bo nie spodziewałam się, że to tak się szybko zadzieje. Dziękuję oczywiście za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, że macie ochotę się tutaj ze mną spotykać i do zobaczenia. Na razie, pa!